Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa. W naszym studiu porucznik Przemysław Walczak, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gorzowie, szef sekcji rekrutacji i kwalifikacji wojskowej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam naszych wiernych słuchaczy. Mamy wakacje, a tak się składa, że wojsko ma propozycję wakacyjną dla obywateli, również dla gorzowian. Wakacje z wojskiem. Ostatni turnus się szykuje. Ostatni, dokładnie. Ciekawe słowo turnus się tutaj wplotło, ale właśnie ostatni termin, żeby można było poćwiczyć z wojskiem. Na czym to polega i kiedy ten termin? Właśnie w związku z dużym zainteresowaniem służbą wojskową wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i stworzyliśmy projekt Wakacje z Wojskiem. Czyli wakacje to jest taki moment, kiedy można sprawdzić, czy mundur nas nie gryzie. Czy to jest dla mnie przygoda, czy chcę związać się z mundurem, tak? Ten turnus zacznie się 19 sierpnia. Jest to trzeci turnus i ostatni wakacji z wojskiem. Natomiast jeżeli ktoś chce, ma chęć, są jeszcze pozostałe turnusy w ciągu roku. Także zostało nam kilka miejsc na ten sierpniowy. Okej. I ile taki turnus trwa wakacyjny? Ten turnus trwa 27 dni. Uposażenie, które dostaje chętny żołnierz za taki turnus, to jest niespełna 6 tysięcy. I tutaj taki turnus kończy się przysięgą wojskową. To jest taki uroczysty moment w życiu każdego żołnierza, gdzie przyjeżdżają rodziny, bliscy, dziewczyna, chłopak, tak? I tutaj żołnierz podejmuje już decyzję, czy chce kontynuować tą przygodę z wojskiem i przedłużyć sobie te wakacje, na stałe się związać, czy chce wrócić po przysiędze do cywila. Mhm. I być do dyspozycji ewentualnie wojska. Dokładnie tak. Taka osoba staje się żołnierzem rezerwy i czasami możemy, a nie musimy wzywać taką osobę na ćwiczenia. Mhm. I rzeczywiście kolejka się ustawia do tej formy? Jest naprawdę duża kolejka. Wystarczy odwiedzić nasze Wojskowe Centrum Rekrutacji. Dzisiaj rano było 6 osób. 6 nowych osób, które złożyły wnioski. Także zainteresowanie jest duże. No i co mnie bardzo cieszy, jest coraz więcej kobiet. I co tam się dzieje, proszę powiedzieć? To jest, nie wiem, nauka obsługi broni, nie wiem, jakaś elementy ćwiczeń wojskowych, fizycznych, co poznaje młody człowiek? Przez te 27 dni musimy przyszłego żołnierza nauczyć w pigułce wszystkich tych czynności związanych ze służbą wojskową. Jest to oczywiście obsługa broni, jest to strzelanie, jest to musztra, podstawowe zasady zachowania się żołnierza. Także tutaj, tu wykłady też się w to wliczają różne. Także to jest taki skondensowany okres, który kończy się przysięgą wojskową. Tak, tak. Natomiast przed tą przysięgą wojskową jest jeszcze taki egzamin sprawdzający, tak zwana pętla taktyczna. Jest to egzamin sprawdzający tych żołnierzy. Najbliższy i właśnie taki dzień będzie 8 sierpnia, gdzie zapraszamy media, będzie telewizja. Tworzymy tak zwany Media Day, gdzie telewizja, radio będą mogły zobaczyć od kuchni, jak wygląda ta nasza służba. Czyli kilka, jak strzelimy pudło, to co? To już nie zdajemy egzaminu na pętli taktycznej? Raczej większość osób zdaje. Okay. Się starają. Większości osób zależy. Jasne, oczywiście, żartuję sobie. Czyli tej praktyki tam nie brakuje? Nie brakuje. Jest głównie też praktyka, mniej jest teorii. No i przypomnijmy, jest wynagrodzenie za to, więc teoretycznie nie tracimy. A jak to wygląda formalnie? Nie wiem, otrzymuję urlop w pracy na ten okres? Tak, jeżeli ktoś ma umowę o pracę, to wtedy pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu bezpłatnego takiej osobie. Na ten okres. Były przypadki, że taka osoba została zwolniona, ale w tym momencie, jak się zwróci ta osoba do nas o pomoc, wchodzi nasz prawnik wojskowy i tutaj ratuje sytuację. Także ustawa chroni taką osobę. Poza uposażeniem, które ta osoba dostaje, jest bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i oczywiście umundurowanie. Oczywiście. Okej. To jest jedna z form, można powiedzieć, dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej. Dokładnie tak. Tych form jest naprawdę wiele i czasami osoby są niezdecydowane. Wtedy zapraszam takie osoby na rozmowę do mnie, do mojej kancelarii i staram się dopasować kompleksowo właściwy rodzaj służby dla takiej osoby, zdając jej zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie, umiejętności również, tak? Bo wojsko powinno wyłuskiwać ekspertów. Tak, no i staramy się właśnie takie osoby wyłuskiwać. Mhm. Dobrze, to jakie są jeszcze inne formy dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej? Wciąż dobrowolnej, różne informacje się pojawiają. Mamy jeszcze Wojsko Obrony Terytorialnej dla osób, które mają rodziny, dzieci, mają swoją pracę w cywilu, której nie chcą zostawić, a marzyli zawsze o mundurze, więc tutaj mogą pogodzić jedno z drugim. Wtedy mają tylko jeden weekend w miesiącu taką obowiązkową rotację i raz w roku 14-dniowy poligon zgrywający.
Kiedy pan słyszy takie uszczypliwości, że to weekendowe wojsko i tak dalej, to co pan sobie myśli? Jak pan odparłby takie zarzuty? Kiedyś to słyszałem, teraz już tego nie słyszę. Odkąd była pandemia i ludzie zobaczyli, jak potrzebne było Wojsko Obrony Terytorialnej, od tamtej pory nie ma takich przytyków i przykrych uwag. Okej. Okay. A tarcia między zawodowymi żołnierzami a WOT-em? Na początku faktycznie coś takiego było, bo WOT-y były nowym tworem, nie do końca było wiadomo, jaka będzie ich rola. Strona do drugiej musiała nabrać zaufania, tak? Dokładnie tak. Teraz już jakoś między sobą dobrze kooperujemy i nie ma takich problemów. Mhm. Okej, okay, dobrze. To po takiej przygodzie wakacjami z wojskiem może ktoś złapie jeszcze więcej chęci na wojsko i może chciałby zostać żołnierzem zawodowym. Jakie warunki trzeba spełnić? Rozumiem, także do was, do Wojskowego Centrum Rekrutacji trzeba pierwsze kroki postawić. Wszyscy, którzy chcą dostać się do wojska, muszą przejść przez nasze ręce z tego naszego terenu administrowanego. Osoba musi być pełnoletnia, musi być niekarana, także tutaj sprawdzamy w KRS-ie, czy osoba jest czysta. Mhm. Należy mieć wykształcenie minimum ukończone 8 klas podstawówki lub gimnazjum. Tak? Także tak to tutaj wygląda. Mhm. Nie są za duże te wymagania, a w każde dodatkowe kwalifikacje, które ma osoba, pomagają jej gdzieś tam lepsze stanowisko w tym wojsku zająć, ale też można te kwalifikacje zrobić u nas w ramach kursów właśnie na kategorię C+E, płetwonurka, skoczka spadochronowego, kucharza. Także tutaj też finansujemy takie przedsięwzięcia, czyli takie kursy. Żołnierze korzystają z umiejętności tych, którzy zgłaszają się, ale także jakby kształcą. Tak, dajemy możliwość właśnie nabycia tych umiejętności. Mhm. Stąd takie duże zainteresowanie służbą wojskową, bo no, mało który pracodawca coś takiego swojemu pracownikowi zapewnia, a jednak żołnierz w wojsku no, czuje się doceniany, jest gdzieś tam, jeżeli zasłużył, odznaczany, jeżeli coś więcej z siebie daje. Także tutaj powiem na swoim przykładzie. Kiedyś pracowałem w fabryce i nigdy bym do tego cywilnego życia nie wrócił. Natomiast mówię, i tak jest z osobami, które gdzieś tak podobnie jak ja przychodzą, to już w tym wojsku zostają. Okej, okay, ale no właśnie, to jest pytanie, czy teraz idący do wojska traktują wojsko jako firmę, jak każdą inną, czy jako misję może, czy jakieś powołanie? Znaczy nie jestem w stanie odpowiadać za tych żołnierzy, ale na spotkaniach, które mam z tymi przyszłymi żołnierzami, zawsze podkreślam to, żeby na pierwszym miejscu było to poczucie patriotyzmu i pasja, żeby kochali to, co robią, a dopiero na dalszym były pieniądze, uposażenie, tak? Mhm. Nie jest to łatwa praca. Jeśli komuś się tak wydaje, to jest w błędzie. Jak dużo tutaj z naszego regionu żołnierzy jedzie na granicę? Jeździ na granicę. Dosyć spora ilość z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, też z Wojsk Obrony Terytorialnej, z 35. Dywizjonu. Jest to wpisane w nasze obowiązki, tak samo jak misje bojowe czy stabilizacyjne. I nie jest to łatwa służba tam na granicy. Nie jest to na pewno łatwa służba, ale mówię, wiadomo, że każda praca czy też służba wiąże się z przywilejami, ale też z obowiązkami. Musimy mieć tego świadomość, tak? Ale na przykład dla mnie taki poligon nie jest obowiązkiem czy minusem, tylko plusem, bo wtedy doskonalimy swoje umiejętności wojskowe. Jasne, to nie jest kara, tak? Dokładnie. Mhm. To jeśli chodzi o dorosłych, ale mamy także pytania o... To od mieszkańców. Pytanie o szkoły wojskowe. Jest jeszcze możliwość złożenia dokumentów w wyższych szkołach wojskowych na tym etapie roku? Na tym etapie już niestety nie. To rekrutacja trwała od 1 marca do najpóźniej do 14 czerwca w jednej z uczelni. Bardzo wielu maturzystów właśnie zwlekało na wyniki z matur ze złożeniem wniosku i to był ogromny błąd, bo te wnioski na uczelnie wojskowe składamy jeszcze przed maturami, przed wynikami matur. Także tutaj staram się to podkreślać w każdym z wywiadów i w artykułach, żeby już składali wnioski, patrząc na przyszłe wyniki. Jasne, i konkurencja jest duża. Ale jak już mówimy o uczelni, to AJP, nasza gorzowska uczelnia, ma też kilka kierunków ciekawych, związanych, nawet mundurowi, nawet żołnierze tam studiują, związanych tak, z bezpieczeństwem. Tutaj AJP, Akademia Jakuba z Paradyża, czy też Wyższa Szkoła Biznesu, są bardzo przychylne wobec naszych żołnierzy, umożliwiają studiowanie. Jest kierunek nawet specjalnie stworzony na AJP 26+, na którym bardzo się dobrze żołnierzom studiuje, tak? I tutaj nawet żołnierze, którzy byli gdzieś tam na misji w Rumunii, mają możliwość zdalnie się łączyć. Profesorowie tutaj bardzo idą na rękę, za co dziękuję. Mhm. Ale korzyść jest obustronna. Z drugiej strony także
studenci tej szkoły łatwiej pewnie potem mają wojsko, jeśli chcą, jeśli decydują się potem związać z służbami mundurowymi. No dokładnie, poza tym czują się bardziej spełnieni gdzieś tam, mając to wyższe wykształcenie. Na pewno nie utrudniamy tego żołnierzom, tylko umożliwiamy im takie studia. Czasami nawet jeżeli kierunek studiów jest zgodny z etatem, ze specyfiką etatu, który pełnią, to jesteśmy w stanie finansować studia. Aż tak, to jest aż takie wsparcie armii. Dobrze, a co ze szkołami średnimi? Tutaj w Gorzowie też nie brakuje klas mundurowych. Mamy w Gorzowie jedną szkołę z klasami mundurowymi, jest to chemik. Tak się składa, że jestem też nauczycielem w tej szkole na mocy porozumienia międzyministerialnego. I tutaj mamy jeszcze kilkanaście wolnych miejsc z racji tego, że mamy nisz demograficzny, bo wcześniej w poprzednich latach były 3, czasami nawet 4 osoby na jedno miejsce. Natomiast teraz mamy jeszcze kilkanaście miejsc wolnych. Są dwa oddziały OPW, czyli równocześnie dwie pierwsze klasy ruszają. I tutaj, jeżeli ktoś jest chętny, jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, wiem, że to może 15 lat, 14 za wcześnie, żeby podejmować takie decyzje dla niektórych, ale naprawdę warto spróbować. Tworzymy dla takich uczniów obozy zimowe i letnie 10-dniowe. Na takich obozach właśnie taki uczeń uczy się też podstawowych umiejętności. Czasami po tym obozie rodzice nam dziękują, że dziecko po raz pierwszy zrobiło mu kanapki do łóżka. Także no, takie sytuacje mamy. W pierwszy dzień takiego obozu obligatoryjnie zabieramy wszystkim uczniom, kadetom telefony komórkowe. Koniec świata. Dla niektórych młodych ludzi. Dokładnie tak, panie redaktorze. Na początku jest płacz i rozpacz, natomiast od trzeciego dnia mniej więcej i na koniec oni nam naprawdę dziękują za to, że te telefony zabraliśmy. Zaczynają budować między sobą więzi, zaczynają na nowo wszystko tworzyć. Jasne. Czyli tam też jest bardzo dużo praktyki. Słyszałem o bardzo ciekawych umiejętnościach i o bardzo ciekawych historiach, które mogą niedługo się pojawić dokładnie, w szkole. Jako Wojskowe Centrum Rekrutacji też mamy tutaj pieczę nad tymi kadetami i też podejmujemy jako szkoła współpracę z różnymi uczelniami. I tutaj podjęliśmy współpracę z Akademią Jakuba z Paradyża. Chcemy zakupić drona o wartości 200 tysięcy. Docelowo mają być 3 takie drony. I tutaj wyspecjalizowani profesorowie z AJP w Gorzowie będą uczyć naszych kadetów z obsługi takich dronów. Zakończy się to dla najlepszych egzaminem państwowym, który da tytuł pilota dronów. To nie jest takie łatwe i to nie też jest, są to nie, kosztowne, to nie to są kosztowne prawo jazdy dla drona. Tak, natomiast szkoła tutaj to będzie finansować. Poza tym podjęliśmy współpracę jako korpus kadetów z elementem cybernetycznym WOT. I tutaj w związku z powyższym, w ramach tej współpracy odbędzie się cykl wykładów organizowanych przez wykładowców z WOT. I tutaj najlepsi uzyskają tytuł specjalisty cyberbezpieczeństwa. Naszym zamiarem jest wypuszczanie absolwentów nie tylko z tytułem technika, natomiast stworzenie im też szeregu dodatkowych kursów, co pozwoli im łatwiej się odnaleźć na rynku pracy. Także mówię, no mamy nawet tutaj we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu nawet język migowy, język wojskowy, Stanak 6001 i tutaj odbywa się też egzamin kwalifikacyjny właśnie według tych standardów, co bardzo ułatwia służbę w wojsku i otwiera szerzej drzwi. Otwiera szerzej drzwi, nie tylko wojsku, prawda? Bo to są umiejętności, które mogą się przydać także w cywilu. Dokładnie. I warto tutaj też dodać, że co był ewenement na skalę tutaj Gorzowa, kilka miesięcy temu odwiedził nas minister obrony w osobie sekretarza stanu, gdy otwieraliśmy strzelnicę laserową wartą niespełna 150 tysięcy. Przez 80% dofinansowało tu Ministerstwo Obrony, 20% miasto Gorzów jako organ prowadzący. I tutaj ta strzelnica jest dostępna, mimo że jest w szkole, w chemiku, jest dostępna dla organizacji proobronnych i innych szkół. Bo wiemy, że wszedł też przedmiot na mocy którego w 8 klasy będą musiały właśnie korzystać z takich strzelań. I tutaj w poniedziałek, środę i piątek taka strzelnica jest dostępna dla tych szkół i dla tych organizacji, tylko trzeba wcześniej u nas w sekretariacie zarezerwować termin. Ciekawa opcja. Ogólnie z panią dyrektor Trzaskowską mamy taką maksymę, którą się kierujemy, łacińską, acta non verba, czyli czyny, nie słowa. Staramy się mało mówić, a dużo robić. Tak jak w wojsku. Dobrze, świetnie. To jest mnóstwo tych ofert, propozycji związanych z mundurem i dla dorosłych, i dla nastolatków, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Porucznik Przemysław Walczak, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gorzowie, szef sekcji rekrutacji i kwalifikacji wojskowej, gościł studii Radia Gorzów. Dziękuję ślicznie. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po 9:00 rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz.